Cześć, z tej strony zespół Ofensywa. Spotykamy się 10 czerwca w klubie Progresja w Warszawie na wspólnym koncercie z zespołem Rise Against. Dla nas fantastyczne wydarzenie, słuchajcie, rewelacyjne doznanie, wręcz spełnienie jednego z naszych marzeń, ponieważ z zespołem Rise Against inspirujemy się od dawna, śledzimy losy zespołu, począwszy od momentu, kiedy w nasze ręce wpadła kultowa gra samochodowa na konsolę, w której utwór Give It All pojawił się jako soundtrack. Tak naprawdę od tamtego czasu staramy się śledzić losy zespołu. Następnie była płyta The Sufferer and the Witness, czwarty album zespołu. I dopiero wtedy tak naprawdę dogłębniej zainteresowaliśmy się zespołem. Album jest czadowy od początku do końca. Od A do Z. Jest moc, jest energia, są świetne teksty. Zespół nas wtedy kupił, przekonał, wciągnął. Do tego stopnia, że pojawiliśmy się w Warszawie w 2012, tak, 2012 roku, na koncercie zespołu Rise Against. Jako fani staliśmy pod sceną, patrzyliśmy, chłonęliśmy, oglądaliśmy, czerpaliśmy moc, bo koncert jest naprawdę fenomenalny. Czad, energia, słuchajcie, bezkompromisowość. No, na scenie chłopaki się nie opieprzają, zresztą w najbliższym czasie będziecie mieli okazję się o tym przekonać. Zachęcamy do zapoznania się z twórczością, jeżeli jeszcze nie znacie. Myślę, że jeżeli lubicie bardzo energetyczne granie do przodu, to z pewnością Wam się to spodoba. Również teksty, bardzo ważna warstwa liryczna. Zespół naprawdę porusza ważne problemy społeczno-polityczne, sypie solą w oczy rządzącym różnych krajów oraz wskazuje wszelkie patologie, jakie występują na świecie. Przeciwstawia się temu, stara się sprawić, by świat był lepszy. Naprawdę myślę, że warto. Naprawdę warto, jeżeli jeszcze nie byliście, jeżeli jeszcze być może nie znacie zespołu, warto się zainteresować. Warto być 10 czerwca w klubie Progresja w Warszawie. Razem z nami. W koncercie zespołu Rise Against z naszym gościnnym udziałem. Zapraszamy. Trzymajcie się. Cześć. Trzymajcie się, cześć.